Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj tematyką będzie haul zakupowy Pepco. Ostatnio jak widzieliście byłam, zakupiłam tulipan i poszywki na poduszki te żółte. Kto jeszcze nie widział tego filmiku, to tutaj Wam wyjedzie link, zapraszam do obejrzenia. Na początku też filmu chciałam... O, przepraszam, telefon. I musiałam przerwać, bo zadzwonił telefon, miałam ważny telefon. I słuchajcie, aha, bo mówiłam o tym, że na wstępie, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to bardzo proszę o subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. I oczywiście wciśnięcie dzwoneczka, wtedy będzie powiadomienie o każdym filmiku. I słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za opinie wydane na temat wazoniku z tulipanami. Stoi właśnie za mną. Powiem Wam, że mnie osobiście najbardziej z tych wszystkich opcji się podoba właśnie opcja ta, bo ten po prostu wazonik nie jest taki za duży i też jest dość niski, tak, że więcej po prostu wystaje nam tej łodygi. Także ta koncepcja taka wydaje mi się najlepsza i właśnie dużo z Was mi pisało też, żeby dokupić sobie tulipanów lub właśnie wysypać jeszcze ten dół jakimś piaseczkiem. Piaseczku jeszcze nie dokupiłam, ale dokupiłam tulipaniki. Dokupiłam. Właśnie jedna z Was mi też pisała, że no dziwnie są pakowane te tulipany, no bo są pakowane po 6 sztuk. Co właśnie, no ja też wyniosłam zawsze taką naukę, że w wazonie powinno być kwiatów nieparzyście. A w tej chwili mamy 6 parzystych, ale po prostu wiecie co, ja sobie zrobię, ponieważ dokupiłam tutaj kolejną wiązankę. Zobaczcie, one ładnie wyglądają, naprawdę są ładnie wykonane. Tutaj w ogóle mam, bo nie została już metka, wiecie, na nich chyba wzięłam ostatnie w tym sklepie, byłam w innym niż wtedy, co kupowałam tamte. No i tutaj ostatnie zostały i stwierdziłam, że właśnie wezmę. Mam zaznaczone na paragonie, że tutaj nie było właśnie tego, wiecie, tej metki. I po prostu sobie dołożę i dołożę sobie po prostu teraz 5 sztuk, że kicia, gdzie tam włazisz? I żebym miał po prostu 11, a ten jeden gdzieś tam, wiecie, do jakiegoś mini wazonika. Mam takie jeszcze takie wysokie, to najwyżej jeden gdzieś tam, wiecie, dorzucę osobno. Także wzięłam cenę, w poprzednim filmie była, ale powiem Wam, kosztowały 10 zł. Także bardzo mi się one podobają. Powiem Wam, że białych nie spotkałam, bo też pisałyście mi, żeby sobie dołożyć tutaj białe, ale białych nie spotkałam, więc stwierdziłam, że kupię sobie jeszcze jedne różowe, bo za chwilę po prostu nie będzie żadnych i nic nie będę miała. Kicia, a Ty też chcesz brać udział w holu? Kitek. No dobra, czyli takie. Kupiłam, słuchajcie, ja tutaj wyciągam prosto z siaty, więc będę trochę szeleścić. Dokupiłam sobie, bo wiecie, wieszaków za mało zawsze, więc dokupiłam sobie takie wieszaczki. One są takie fajne w obiciu zamszowym. One nie są za grube, to są takie cieniutkie wieszaki. I tutaj 5 zł za te 3 sztuki, czyli wychodzi złoty 66 sztuka. Tak wychodzą właśnie tak samo jak te tulipany. Kicia. No musisz wszystko powąchać, nie? Musisz powąchać. No dobrze. Czyli tak wzięłam na razie 3, bo oczywiście mi wieszaków brakuje i stwierdziłam, że trzeba kupić. Ostatnio kupiłam sobie też poszewki w kolorze musztardowym i właśnie mówiłam Wam, że spodobał mi się też ten kocyk. Kocyk w kolorze też takim brudno-żółtym. To taki dla mnie jest po prostu taki kolor musztardowy i powiem Wam, że ten kocyk jest taki też bludki, fajny i tutaj będzie mi bardzo fajnie pasował do wystroju, do tych właśnie poszewek, bo jest w tym samym kolorze i właśnie do tej szarej kanapy. No i teraz wchodzi do reklamówki. Kitek. I tak, Wam powiem, 20 zł, tutaj jest cena i rozmiar jest 1,30 m na 1,70 m i to jest mikro.
fibra. Czyli dokupiłam, jeszcze nie mogłam się powstrzymać. Wzięłam jeszcze dwie poszewki. Jedną mam już. A, już wiem, co tu się stało. Tu pani mi popakowała. Dobra. Dobra, jest. Wzięłam, zobaczcie, tą poszewkę. To jest akurat nie dla mnie. Kupuję to komuś. Komuś po prostu się spodobało w gazetce i zostałam poproszona, żeby kupić. Mówię, na pewno będę w Pepco, więc zakupiłam. Bardzo fajnie wygląda ta poszewka. Tutaj z drugiej strony jest taka milutka, gładziutka, a tutaj właśnie z tej strony ma taki wytłaczany, fajny wzorek. I do tego brzegi ma takie właśnie fajne koronkowe, cała naokoło jest taka. Bardzo ładnie wyglądają, to jest ta kolekcja, można powiedzieć, taka boho, tak? I rozmiarek 40×40, standardowy i cena 15 zł. I to jest, tak jak mówię, nie dla mnie, ale bardzo ładnie ona wygląda, ta poszewka. I pokażę Wam od razu jeszcze jedną. O! I jeszcze jedną, tym razem jest to w kolorze takim, takiego brudnego różu. I ta sama zasada, tutaj spód jest właśnie taki gładziutki i góra tutaj taka wytłaczana, naokoło ta fajna koroneczka. Także to też jest właśnie dla kogoś, zakupiłam 15 zł, ta sama cena. Bardzo ładnie wyglądają te poszewki i fajne właśnie kolorki. Kicia! Zostaw ten kabel, bo mi wisi kabel od aparatu, żebyś mnie nie zrzuciła. Dobra, kochani, i jeszcze mam ostatnie rzeczy, na które czekałam. Może trochę przesunę. I mówiłam Wam w którymś filmiku, aha, mówiłam Wam, jak kupowałam te pudła takie do dekoracji na strych, że już po prostu nie szalałam bardzo na zakupach w Pepco, bo czekam właśnie na kolekcję taką typowo wiosenną, jeżeli chodzi o dekoracje, czyli króliczki, znaczy zajączki, bo to nie króliczki, zajączki, jajeczka, na takie właśnie dekoracje czekałam i słuchajcie, zakupiłam na razie trzy rzeczy, które mi się tak najbardziej spodobały. Będę sobie, wiecie co, wypatrywać jeszcze nowości, bo jeszcze sobie wypatrzyłam takie fajne jajo, jest takim, ono jest takim złotym listkiem, a to gdzieś na przeglądzie półego kogoś widziałam. No u mnie jeszcze tego nie było. Widać po prostu, że ten asortyment dopiero idzie, dopiero panie wypakowywują z pudeł i wykładają towar, więc idzie to pomalutku, ale powiem Wam, że zrobiłam błąd, jeżeli chodzi o dekoracje bożonarodzeniowe, bo podobał mi się tam reniferek i tak chodziłam koło tego reniferka, on chyba kosztował 10 zł i później jak się zdecydowałam, to po prostu go już nie było. Więc zrobiłam błąd, teraz po prostu jak mi się coś spodoba, to biorę. Zawsze mamy, słuchajcie, 30 dni na oddanie, trzeba po prostu tylko zachować paragon i metki, także mamy chwilę też sobie na przykład w domu przymierzyć, jak wygląda dana dekoracja, zastanowić się i wtedy po prostu podejmujemy decyzję na spokojnie. Ale zawsze właśnie warto sobie zakupić i mieć niż później, tak jak ja, namyśleć się i później brakuje już towaru. I słuchajcie, bardzo mi się spodobał, bardzo właśnie szukałam w kolorze białym. To są takie zajączki, tu jest cena 8 zł, tak, i to są dwa takie, myślę, że będzie dobrze widać, dwa takie przytulone do siebie zajączki. Bardzo mi się one spodobały, one jeszcze były w kolorze zielonym. Zielony jeszcze tylko widziałam. I ten właśnie biały. On jest tak, to jest taki biały, ale on jest takim, wiecie, z takim jakby połyskiem. Jest taki, nie wiem, czy to właśnie kamera odda. Także tak mi się bardzo, bardzo spodobały. I myślę, że te na pewno ze mną zostaną. Zobaczymy, jak mi to będzie pasowało do wystroju, ale są śliczne, takie przytulone, naprawdę fajnie to wygląda. Wzięłam jeszcze, słuchajcie, takiego sobie zajączka. O, nie chcę, żeby z tą metką, żeby było ładnie widać. Też jest bardzo, bardzo ładny ten zajączek. I one były w kolorach jeszcze srebrnym, białym. Nie, biały właśnie nie było, bo ja chciałam biały. Chyba jeszcze srebrny, zielony, różowy, coś takiego.
żeby tam będzie widać, bo też robię taki przegląd półek jeszcze wiosenny, to będą na filmiku te zajączki, w jakich one były kolorach. I słuchajcie, ten zajączek 4 zł. No to powiem Wam, za 4 zł takie śliczności, no to no wzięłam, no nie mogłam się, wiecie, powstrzymać. Także ten jest super również. I wzięłam, słuchajcie, jeszcze jednego zająca. Ten jest największy. Zobaczcie, tak on wygląda. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. No i oczywiście jest największy z nich wszystkich. Jest też najdroższy, kosztuje 10 zł. I one były jeszcze w kolorze złotym. Tylko nie widziałam. Chciałam takiego właśnie, żeby był w kolorze złotym, z białym, ale właśnie nie było w kolorze białym, także nie wiem, czy może jeszcze przyjdą, może będą jeszcze jakieś inne, właśnie o taką wielkość by mi chodziło, żeby mieć jednego po prostu takiego też dużego. I zobaczcie, tak porównując, zobaczcie, jak on jest, widzicie, naprawdę jest różnica w wielkości. I jeszcze Wam przymierzę, o, Kicia wchodzi do reklamówki. I jeszcze Wam przymierzę, zobaczcie, jaka to jest różnica w wielkości. O, i jeszcze te dwa Wam pokażę. One są no, takie podobne, można powiedzieć. Wiadomo, tutaj są dwa, tak, jakby, więc są automatycznie większe. Dobra, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o te zające. Powiem Wam, że one są super. Bardzo, bardzo mi się podobają. Będę jeszcze oczywiście czekała na inne dekoracje, bo tak jak mówię, widziałam jeszcze to fajne jajo. I czekam właśnie, czy będzie jeszcze więcej, żeby było w kolorze białym, takich większych tych króliczków, bo te na pewno zostają ze mną. Nad tym się będę na razie jeszcze zastanawiać. No i nad tym też, bo te są fajne, ale mówię, no chciałabym też dopasować to kolorystycznie. No teraz to tak nie za bardzo będzie grało, chyba że wiecie, na przykład ten jeden gdzieś tam w sypialni, przy łóżku, ten na przykład gdzieś na stole, ten na jakimś małym stoliczku, tak, że to na pewno dałoby się fajnie gdzieś tam rozmieścić i na pewno będzie ładnie wyglądało, ale tak jak mówię, no ja jeszcze będę się zastanawiać, na pewno te zostają ze mną, bo są po prostu prześliczne. No i to wszystko, kochani, w tym dzisiejszym takim, można powiedzieć, wiosennym już holu. Tak jak mówię, no będę jeszcze wypatrywać nowości, będę Wam oczywiście pokazywać. Bardzo lubicie przeglądy półek, więc na pewno będą się pojawiały takie filmiki. No i na tyle, kochani, to kończę już dzisiaj ten filmik. Kicia tu mnie rozprasza. Siedzisz z panią i nie widzicie, ona siedzi tu teraz koło siatki. Ona we wszystkie siatki bardzo lubi wchodzić, w kartony, wszystko obwąchiwać. No takie są koty ciekawskie. Także dziękuję bardzo już za oglądanie, to wszystko w dzisiejszym filmiku. Bardzo proszę o subskrypcję, o łapkę do góry i zostawcie jakiś miły komentarz. I koniecznie dajcie mi znać, na co polujecie w Pepco, czy Wam się coś spodobało. Ja jeszcze, wiecie co, chciałam taki kosz na pranie, ale powiem Wam, że dzisiaj byłam i był tylko jeden taki plastikowy, dość duży, ale kosztował 40 zł. I był jeszcze taki kosz, taki bambusowy, o, i on kosztował 50. Ale powiem Wam, no wyboru nie było, no dwa tylko kosze, więc czekam, może coś tam dojdzie, ewentualnie w jakimś innym Pepco jeszcze poszukam, bo chciałam jeszcze właśnie ten kosz na śmieci. I powiem Wam, że chciałam też piżamkę męską w małym rozmiarze, ale niestety nic nie ma, zostały tylko jakieś, wiecie, resztki i krótkie takie spodenki. Ja chciałam długie spodnie i długi rękaw u góry. Także jakbyście widzieli gdzieś jakieś fajne piżamki w jakichś sklepach, czy może nawet internetowych, to dajcie mi znać. Tak, ja chciałam mały rozmiar S. No, także tyle. Także będę jeszcze poszukiwać różnych rzeczy. A dzisiaj już kończę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, buziaki.